Proszę Państwa, pan doktor Lewicki, mówiąc kolokwialnie, wypadł z naszego programu, z naszego planu. W związku z czym tego czasu było do niedawna więcej. Proszę mi wierzyć, że dysponowałem nim szczodrze. Zostało jeszcze jedno bardzo ciekawe wystąpienie przed nami. Oddaję głos panu doktorowi Andrzejowi Halickiemu ze Stowarzyszenia Wrażliwy Obywatel. Pan doktor wystąpi z projektu zatytułowanego Akt Prawa Wewnętrznego oraz Akt Kierownictwa Wewnętrznego w Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tak jak pan powiedział, nazywam się Andrzej Halicki. Czy wystąpienie będzie ciekawe, to się dopiero okaże za kilkanaście minut. Mam nadzieję, że tak będzie. Na wstępie oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za to, że abstrakt, który popełniłem, spotkał się z uznaniem szanownego kolegium redakcyjnego Komitetu Naukowego. Tytuł mojego wystąpienia właściwie wydaje się oczywisty, natomiast jak Państwo zobaczycie, wcale nie jest to takie jasne i klarowne, jakby mogło się wydawać. I przystępując do pracy, do badania nad tym tematem, no myślałem, że będzie prościej, ale na pewno będzie interesująco, tak przynajmniej mi się wydaje. Na początek dosłownie w telegraficznym skrócie, bo myślę, że Państwo wiecie, czym jest Krajowa Administracja Skarbowa. W skrócie będę posługiwał się słowem KAS. Praktycznie każdego dnia gdzieś tam w wiadomościach pojawia się informacja, że KAS ma kolejny sukces, wykrył to, wykrył tamto, przemyt, uszczelnił, stosował narzędzia uszczelniające, system podatkowy i tak dalej. 1 marca 2017 roku KAS został utworzony z połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej. Skupia około 60 tysięcy pracowników, w tym około 10 tysięcy funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Zajmuje się, można powiedzieć, w uproszczeniu oczywiście, czym te trzy organizacje się zajmowały, czyli czym się zajmował Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, czy też Urząd Celny, Izba Celna, czyli generalnie realizacją dochodów budżetowych, też zwalczaniem przestępczości, zapobieganiem przestępczości, ochroną granicy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o akty prawa, legislację w ogóle w KAS-ie, no to przede wszystkim mamy zarządzenie ministra finansów w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej i Izb Administracji Skarbowej. No i to zarządzenie wpisuje się bardzo fajnie w artykuł 93 ust. 1 Konstytucji, czyli który mówi o źródłach prawa wewnętrznego. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym, jak wiadomo, mogą być określane wyłącznie nazwą uchwała, albo zarządzenie i minister finansów takie zarządzenia oczywiście wydaje jako akty prawa wewnętrznego. Natomiast akty kierownictwa wewnętrznego w doktrynie nazywane są wewnętrznymi aktami kierowania, aktami wewnętrznie obowiązującymi, aktami kierownictwa, czy aktami wewnętrznymi administracji, bądź aktami normatywnymi o charakterze wewnętrznym. Ich cechą charakterystyczną jest oczywiście katalog otwarty aktów kierownictwa wewnętrznego i myślę, że to, co do tej pory powiedziałem, to większego zaskoczenia wśród Państwa fachowców, legislatorów nie budzi. Natomiast no, teraz myślę, że od tego slajdu powinno być ciekawiej. Można by przyjąć otóż, że akty prawa wewnętrznego wydaje minister finansów, tak, na podstawie tutaj w ramach tego katalogu źródeł prawa wewnętrznego wydaje zarządzenia, natomiast akty kierownictwa wewnętrznego również wydaje minister, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Izby Administracji Skarbowej, naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego i naczelnik Urzędu Skarbowego. No i taki ten podział, powiedzmy, można by przyjąć, można by się odwoływać do charakteru norm w aktach prawa wewnętrznego i mówić też o aktach kierownictwa wewnętrznego pod tym kątem. Natomiast no jak przeanalizujemy orzecznictwo, to tak naprawdę te trzy wyroki, które wybrałem, mógłbym wybrać kilkadziesiąt i bardzo często zdarza się, że sędziowie zamiennie posiłkują się pojęciem akty kierownictwa wewnętrznego bądź akty prawa wewnętrznego, czy to jest w nawiasie, czy to jest po przecinku, generalnie no na tej podstawie, gdyby ktoś się chciał pochylić nad problemem, to myślę, że miałby duży problem. Mówię tutaj o orzecznictwie. Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy sięgniemy do zarządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wykazu akt.
I z tego zarządzenia dowiadujemy się, że w jednostkach KAS-u, czyli izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach skarbowych, przechowuje się zbiór aktów prawa wewnętrznego. Nie pojawia się w ogóle słowo aktów kierownictwa wewnętrznego wytworzonych w danej jednostce i obejmujących zarządzenia, procedury, komunikaty, decyzje, instrukcje i, żeby było ciekawiej, jeszcze inne niezdefiniowane akty. Czyli de facto tutaj mówimy o aktach prawa już wewnętrznego, a nie aktach kierownictwa wewnętrznego. No ale przejdźmy do naszych aktów kierownictwa wewnętrznego, żebyśmy potem mogli jakoś to spójnie, mogli to zebrać. Przede wszystkim szef KAS-u może wydawać zarządzenia jako akty kierownictwa wewnętrznego i jednym z przykładów takiego zarządzenia jest tutaj to, co Państwo widzicie, zarządzenie szefa KAS-u w sprawie zasad etyki funkcjonariuszy służby celno-skarbowej skierowane wyłącznie adresatem są funkcjonariusze służby celno-skarbowej w KAS-ie. Podstawa prawna w ustawie o KAS, która to podstawa mówi właśnie o tym, że szef KAS-u może wydawać takie zarządzenia i tych zarządzeń wydaje sporo, o czym zaraz Państwu postaram się wykazać. Jeżeli chodzi o poziom ten regionalny, czyli dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, to oczywiście także w regulaminach organizacyjnych tych jednostek znajdziemy odpowiednie regulacje odsyłające do form tych aktów kierownictwa wewnętrznego. W przypadku na przykład Rzeszowa to są zarządzenia i decyzje, a w przypadku Lublina to są zarządzenia, decyzje, obwieszczenia, instrukcje, inne pisma okólne dotyczące spraw organizacyjnych, porządkowych i pracowniczych. Żeby było ciekawiej, no jeszcze pochyliłem się nad podstawami prawnymi. Z jednej strony Państwo widzicie skan zarządzenia dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, z drugiej w Gdańsku, w tej samej sprawie, czyli nadania regulaminów organizacyjnych. Dwie jednostki KAS-u, praktycznie zadania te same poza jakimiś tam zadaniami dodatkowymi. Z jednej strony Państwo macie inną podstawę prawną, z drugiej strony jest inna podstawa prawna. Podstawa prawna w przypadku Warszawy to jest ustawa o służbie cywilnej, artykuł 25 ust. 4 punkt 1, który mówi o zadaniach dyrektora generalnego, czyli generalnie tutaj kierownika jednostki organizacyjnej. W przypadku Gdańska artykuł ustawy o KAS i statut, który mówi o tym, że dyrektor nadaje regulamin, który to regulamin zatwierdza minister finansów. Teoretycznie wydaje się, że powinna być taka sama podstawa prawna tych zarządzeń, no ale nie jest. Podobnie kolejne zarządzenie, poziom izby, instrukcja wprowadzenia nowo zatrudnionego pracownika. W Warszawie, proszę Państwa, to jest artykuł 104 ze znaczkiem 1 ust. 1 K kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, a identyczne zarządzenie, instrukcja wprowadzenia nowo zatrudnionego pracownika w Olsztynie, artykuł 37 ustawy o KAS. Dwa akty kierownictwa wewnętrznego o tej samej praktycznie zbliżonej treści, inne podstawy prawne. Znowu wydawałoby się, że powinny być takie same. Zejdźmy na poziom jeszcze niżej, czyli Urzędu Celno-Skarbowego. Jeżeli zobaczymy tutaj z punktu widzenia naczelnika w Opolu, paragraf 34 ust. 4, wydaje on komunikaty, polecenia, instrukcje wewnętrzne, procedury i inne dokumenty organizacyjne. Z kolei naczelnik w Poznaniu wydaje decyzje, polecenia służbowe, wewnętrzne procedury postępowania. Czyli w Opolu na przykład nie mamy decyzji jako aktu kierownictwa wewnętrznego, w Poznaniu mamy decyzję. Reasumując tę krótką, jak gdyby tutaj krótkie zestawienie tych skanów, tak, można powiedzieć, że Izby Administracji Skarbowej nie posługują się, to jest pojęcie abstrakcyjne, pojęciem akty kierownictwa wewnętrznego. Są tylko akty prawa wewnętrznego i co ciekawe, w każdej praktycznie jednostce katalog tych aktów prawa, aktów kierownictwa wewnętrznego zwanych aktami prawa wewnętrznego jest inny. W niektórych jednostkach są to tylko zarządzenia i decyzje, w innych jednostkach są to zarządzenia bądź decyzje, w innych polecenia, w Warszawie z kolei tylko komunikaty, instrukcje, jeżeli chodzi o Urząd Celno-Skarbowy, a na przykład w Krakowie są to w ogóle wewnętrzne procedury postępowania. No więc sprawa się robi jeszcze bardziej zagmatwana. Jeżeli przejrzymy te dokumenty, bo ja pokusiłem się tutaj o taką dosyć mrówczą pracę, bo
kilkadziesiąt tych dokumentów przejrzałem, to proszę Państwa, nawet definicje tych zarządzeń i decyzji troszkę od siebie się różnią, chociaż też widać, że izby korzystały z wzorców i gdzieś się tam ze sobą kontaktowały i w niektórych przypadkach te definicje są identyczne, zostały tutaj zaprezentowane. Generalnie no, zarządzenia jako dokument najwyższej rangi w ramach tego prawa wewnętrznego mogą dotyczyć wszystkich aspektów działalności izby. Z kolei decyzje dotyczą zdarzeń jednorazowych, jednostkowych. Takie decyzje na przykład mogą być o wyznaczeniu członków zespołu jakiegoś, tak? Czy o powołaniu w izbie rzecznika dyscyplinarnego. Pana Kowalskiego z imienia, nazwiska, zdarzenie jednorazowe, wyznaczenie rzecznika na 3 lata. Oprócz tego mamy, tak jak powiedziałem, komunikaty, które zostały zdefiniowane na przykładzie Torunia jako takie dokumenty w sposób zasadniczy, długofalowy, regulujące istotne obszary działalności, czy też mamy polecenia służbowe dotyczące wykonywania określonych działań służbowych. No i oczywiście mamy wewnętrzne procedury postępowania w Toruniu i mamy instrukcje, czyli dokumenty, które mają charakter ogólnie obowiązujący, długofalowy i obejmują swym zakresem określone obszary działalności urzędu. I proszę Państwa, jaka jest procedura w ogóle tworzenia? No, praktycznie co Izba Administracji Skarbowej, co urząd, to inna procedura. Elementem wspólnym jest to, że zawsze jest proces konsultacji, jest określony właściciel aktu kierownictwa wewnętrznego, to jest jakiś kierownik komórki i on reaguje na zmieniające się otoczenie, zmieniające się przepisy prawne powszechnie obowiązujące i wtedy sygnalizuje kierownictwu potrzebę dokonania zmiany aktu kierownictwa wewnętrznego. Potem jest proces redagowania, proces konsultacji z komórkami zainteresowanymi, proces rejestrowania, zapoznania się pracowników, funkcjonariuszy z tymi dokumentami. No i są określone wzory, tutaj są 2 wzory właśnie takiego sformalizowanego wniosku o wydanie, zmianę dokumentu, jest metryka tego dokumentu, jest też wzór wykazu tych dokumentów. Cechą wspólną jest to, że w zakresie nieuregulowanym do procesu tworzenia aktów kierownictwa wewnętrznego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej. Oczywiście mamy też, i to będę chciał w podsumowaniu zaznaczyć, zarządzenie dyrektora generalnego MF-u, Ministerstwa Finansów w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w ministerstwie. Obowiązuje 11 lat, wymagałoby zmiany, ponieważ są też pojęcia na przykład szef służby celnej, który od 4 lat już nie funkcjonuje, mamy szefa KAS-u, no i mamy całą instrukcję w sprawie postępowania legislacyjnego. Tak jak powiedziałem, ona obowiązuje tylko na poziomie MF-u. Skutek jest ten, że każdy dyrektor sobie tworzy swoją instrukcję i no, mamy lekki chaos. I tutaj macie Państwo skany kilku wybranych procedur legislacyjnych, informacji, tytułów, zarządzeń dyrektorów w sprawie właśnie wprowadzenia instrukcji tworzenia aktów prawa wewnętrznego, de facto aktów kierownictwa wewnętrznego. Identycznie to wygląda na poziomie urzędów celno-skarbowych i urzędów skarbowych. Też mamy całą procedurę tworzenia. Ciekawe, proszę Państwa, to są, bo mogą paść pytanie, jak dużo, jaka jest ilość tych aktów wydawanych. Jeżeli Państwo zobaczycie rok 2019 i 2020, jeżeli chodzi o zarządzenia i decyzje, no to można powiedzieć, że COVID nie miał większego wpływu na ilość wydawanych aktów kierownictwa wewnętrznego. Co się wiąże z tym? Wiąże się to z tym, że o ile niektóre elementy, niektóre aspekty funkcjonowania wewnętrznego, funkcjonowania izby, urzędu były inne i wymagały zmian, o tyle pojawiły się nowe zagadnienia typu na przykład praca zdalna i trzeba było regulować zasady pracy zdalnej, trzeba było wprowadzić dokumenty, polecenia pracy zdalnej, rejestry pracy zdalnej i tak dalej, więc to automatycznie napędzało ilość tych dokumentów. Pozwoliłem sobie na zielono tutaj odnotować te izby, w których w ogóle nie wydaje się decyzji. Są same zarządzenia. Dyrektorów nie interesują decyzje, mimo że w tych pozostałych izbach na biało te decyzje de facto pokrywają się z tymi zarządzeniami, na przykład w Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie czy Katowicach, tylko są nazwane decyzjami, a
treść jest ta sama. Warto zauważyć ministra, szefa KAS-u, tak, na poziomie Ministerstwa Finansów, też nie wydaje decyzji, tylko wydaje zarządzenia i co ciekawe, w roku 2020 wydało wiele więcej zarządzeń w trakcie COVID-u niż wcześniej. Generalnie zasada jest taka, że tych decyzji jest więcej niż zarządzeń, z wyjątkiem Poznania i Wrocławia, kiedy właśnie zarządzeń mamy więcej niż decyzji. Podsumowanie, proszę Państwa. Przede wszystkim te akty kierownictwa wewnętrznego, bo to jest najciekawsze, bo akty prawa wewnętrznego na podstawie, wydawane na podstawie konstytucji jako źródła prawa tutaj wewnętrznego, tak? To one są, powiedzmy, bardziej czytelne, bardziej możemy to namacalne, możemy to złapać. Natomiast z punktu widzenia KAS-u, te akty kierownictwa wewnętrznego, regulują konkretne sytuacje, konkretne stany. Nakierowane są oczywiście do wewnątrz organizacji, wiążą podmioty podporządkowane organizacyjnie, dotyczą sfery organizacyjnej, zarządzania. Ten katalog tych aktów kierownictwa wewnętrznego jest bardzo bogaty. To są właśnie zarządzenia, decyzje, regulaminy, instrukcje, komunikaty. To, co powiedziałem, ten sam obszar organizacji w jednej izbie będzie regulowany na przykład zarządzeniem, a w innej izbie będzie regulowany decyzją bądź instrukcją. I to, co z kolei w jednej izbie jest aktem prawa wewnętrznego, w innej jest nazywane jakimś dokumentem organizacyjnym, chociaż de facto odnosi się do sfery właśnie zarządzania i bardziej byłoby tutaj celowe nazwać go aktem kierownictwa wewnętrznego. No to oczywiste, nie mogą one stanowić podstawy rozstrzygnięcia wobec obywateli, powinny być zgodne z aktami prawa powszechnie obowiązującego. Tutaj oczywiście wracam do tego slajdu, który Państwu zademonstrowałem, dwa właściwie, gdzie ta sama sfera, ten sam aspekt działalności, a zupełnie inne podstawy prawne. No nie powinno być tak i to nie jest tylko wyjątek Warszawy czy innej izby, tylko to się powiela. De facto mamy pewien chaos, bo to samo zagadnienie, zupełnie inne podstawy prawne, tak wydaje mi się, nie powinno być. Brak możliwości zaskarżenia oczywiście do sądu administracyjnego pod warunkiem, że nie zawiera to oczywiście tych norm, taki akt, które miałyby wpływ na sferę tą zewnętrzną, a nie można takiej sytuacji wykluczyć. Brak dostępności dla osób spoza organizacji, one są publikowane w intranecie. Ja oczywiście musiałem to w trybie informacji publicznej w ramach moich badań zdobyć, ale nie było oczywiście żadnego problemu. No i na żółto, to co zaznaczyłem, ten podstawowy wniosek. Brakuje jednolitych standardów tworzenia aktów kierownictwa wewnętrznego w Krajowej Administracji Skarbowej. Efekt jest taki, że każdy dyrektor tworzy swój akt, potem go po jakichś 2, 3, 4 latach zmienia, generuje to koszty, generuje to czas, oprócz tego, że sam dyrektor jeszcze reguluje coś na poziomie swojej właściwości, czyli w urzędach podległych mu skarbowych i te, które nadzoruje, i w urzędach celno-skarbowych, ale niektóre te urzędy celno-skarbowe i urzędy skarbowe też tworzą swoje procedury, czyli mamy tak naprawdę kilkadziesiąt w skali kraju procedur tworzenia aktów kierownictwa wewnętrznego zwanych przez KAS aktami prawa wewnętrznego, gdzie, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jak to jest w Policji czy w Straży Granicznej, mamy zarządzenie Komendanta Głównego Policji czy Straży Granicznej w sprawie metod, form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej, informacji prawnej i to zarządzenie obowiązuje na poziomie wszystkich komend Policji. Nikt się nie bawi w coś takiego jak w Krajowej Administracji Skarbowej, żeby na poziomie Komendy Policji na przykład we Wrocławiu czy w Zielonej Górze tworzyć swoje zarządzenie i nazywać akty w jaki sposób i je definiować. Tutaj Policja nazwała akty aktami normatywnymi, zaliczając do niej ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy, aktami kierowania, zaliczając do nich decyzje i aktami nadzoru, zaliczając do nich wytyczne. I to się wydaje jest dosyć jasne, czytelne, więc mój postulat byłby taki, i to próbowałem zrobić korespondując z Ministerstwem Finansów, żeby wzorem Policji, wzorem Straży Granicznej jedna procedura obowiązywała w całej Krajowej Administracji Skarbowej, żeby ci
dyrektorzy, no biedni, nie generowali, nie tworzyli tych dodatkowych aktów prawa kierownictwa wewnętrznego w sprawie też tworzenia tutaj tych aktów prawa wewnętrznego, legislacji wewnętrznej, tylko żeby ministerstwo opracowało na poziomie całego KAS-u jedną procedurę. Jest to możliwe, ponieważ no specyfika poszczególnych 16 izb administracji skarbowej jest taka, że mówimy właśnie o tworzeniu prawa, o legislacji. Nie mówimy o tym, że zarządzamy granicą w izbach położonych na zewnętrznej granicy Unii, albo na przykład nie zarządzamy granicą w izbie opolskiej, kieleckiej czy poznańskiej, bo tej granicy poza lotniskiem na przykład w Poznaniu nie mamy. Tu specyfika jest taka sama, mówimy o obszarze legislacji wewnętrznej i to powinno być uregulowane w mojej ocenie na poziomie Ministerstwa Finansów. Także, proszę Państwa, z mojej strony to tyle. Jakbym mógł to podsumować, to takie podsumowanie, już dzisiaj to słowo padło, zarządzanie chaosem i to zarządzanie tym chaosem takim legislacyjnym w Krajowej Administracji Skarbowej no, funkcjonuje i tak jak powiedziałem, no, należałoby to uporządkować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję serdecznie. No, obstaję przy swoim jednak. Powiedziałem, że to będzie ciekawe wystąpienie. Pan doktor się chciał ze mną droczyć, więc podtrzymuję. Było bardzo ciekawie. Dziękuję za prezentację. Część merytoryczna, prelekcyjna naszego spotkania dobiegła końca, szanowni państwo.